Cześć, w dzisiejszym odcinku test Kiano Elegance 13360 i konkurs. Zapraszam. Jak myślę Kiano, to myślę też tanie laptopy, które nie do końca wyglądają jak tanie laptopy. I pod tę samą kategorię podpada testowany również przeze mnie dzisiaj pierwszy konwertowalny laptop marki Elegance 13360. A skoro to 360 jest nawet w nazwie, to zajmijmy się najpierw właśnie nim. Urządzenie ma formę klasycznego laptopa, ale jego ekran jest osadzony na zawiasach, które pozwalają go całkiem obrócić. Dzięki temu tego elegansa można używać zupełnie zwyczajnie, jak laptopa, ale także w trybie namiotu, tabletu i standu. Dlatego ostatniego szukałem jakiegoś sensownego polskiego odpowiednika, ale nie wymyśliłem nic, co oddawałoby sens takiego położenia. Jeśli macie jakąś propozycję, napiszcie w komentarzu. Co na plus w kwestii tej konwertowalności? Po pierwsze to, że gdy laptop przekształca się w tablet, automatycznie wyłącza się klawiatura, więc nic sobie niechcący nie wciśniemy. Choć szkoda, że przy okazji nie wyłącza się touchpad i szkoda, że Windows jednocześnie nie sugeruje przejścia w dedykowany tabletowy interfejs. Po drugie to, że same zawiasy są bardzo sztywne, może nawet trochę zbyt sztywne, ale podejrzewam, że po dłuższym użytkowaniu nieco się poluzują. A po trzecie to, że możliwość bardzo mocnego odchylenia wyświetlacza pozwala pisać na urządzeniu w zasadzie w dowolnej pozycji, trzymając je na kolanach, leżąc na łóżku itd. Przy okazji zauważam jednak, że klapa sprężynuje bardzo mocno i do tego wrócę jeszcze za chwilę. A jak kwestie formy mamy już za sobą, przejdźmy do jakości wykonania i stylistyki. Design, podobnie jak we wcześniejszych modelach Kiano, ma w sobie coś z jabłkowego ducha, ale nie powiedziałbym, że dochodzi tu do jakiegoś kopiowania. Jest minimalistycznie i zgodnie z tym, co sugeruje nazwa, elegancko. Klapę przykryto zmatowionym aluminium, a bazę tworzywem sztucznym całkiem przekonująco udającym metal. Wszystkie elementy są sztywne i dobrze spasowane, natomiast po około 3 tygodniach użytkowania plastiki zaczęły co nieco tu i ówdzie skrzypieć. Schowany za taflą szkła ekran otacza z kolei błyszczący srebrny szlif i on do spółki z równie błyszczącym charakterystycznym logo producenta jest jedynym wyróżniającym się akcentem stylistycznym. Po złożeniu laptop łatwo przenieść w dłoni czy wsunąć do torby lub plecaka. Ma tylko 12 mm grubości i waży nieco ponad 1,3 kg. Klapy jedną dłonią jednak nie otworzycie. Trzeba sięgać do niej dwoma łapkami. Ekran ma 13,3 cala, jak podpowiada nazwa, i rozdzielczość Full HD, co w tej klasie należy zaliczyć na duży plus. Pochwalę go także za osiągi, to jest matryca IPS, ma dobrą jasność, świetne kąty widzenia i niezły kontrast. Dzięki temu sprzętu da się używać także w słońcu, choć oczywiście bez przesady, w cieniu będzie wygodniej. Kolory wypadają z kolei tak sobie. Nie są wyblakłe czy zniekształcone, ale ze względu na takie, a nie inne pokrycie palety barw, żaden grafik na 360 nie popracuje, a mógłby czuć się skuszony, bo w zestawie do urządzenia dodawany jest zasilany małym paluszkiem rysik Virtual Pen. Wyglądem przypomina rozwiązanie Microsoftu, ale oczywiście jest znacznie mniej zaawansowanym urządzeniem. Polecałbym wykorzystywać go więc raczej do zabawy czy do prostych okołopracowych rzeczy, takich jak zaznaczanie tekstu czy ręczne notowanie. Myślę, że dzieciaki mogą też mieć z nim dużo frajdy. Ja sobie trochę pokolorowałem i po tym zabiegu cofania się w czasie, aż mnie naszła ochota na przeczytanie jeszcze raz plastusiowego pamiętnika. Bajer koniec końców jest fajny, szczególnie że gratisowy. Wypada też wyartykułować, że ekran jest dotykowy. To powinno być jasne po moim paplaniu o rysiku i trybie tabletowym, ale jeśli nie było, teraz już jest. No i właśnie, jeśli chcielibyście przy otwartym laptopie pukać i miziać wyświetlacz, wspomniane przeze mnie wcześniej sprężynowanie przeszkadza. Do końca testu się do niego nie przyzwyczaiłem. Przechodząc do klawiatury. Na plus jest jej rozmiar, zmniejszone są w zasadzie tylko strzałki kierunkowe i rząd przycisków funkcyjnych. W pozostałe trafia się odruchowo i pewnie. Skok jest zdecydowany, choć nieco głośny. Napisałem na Elegance 13360 kilkadziesiąt stron wordowego tekstu, a do tego kilkaset maili i się nie zmęczyłem. Na mały minus zaliczam zaś to, że klawisze nie są podświetlane, a suwak na lewym boku służący zablokowaniu klawiatury jest jakiś taki toporny. Touchpad też wypada słabiej, choć na pewno nieźle. Czułość jest ok, ale do tego jak rozpoznaje gesty wielodotykowe na pewno trzeba się przyzwyczaić. Przyciski w dolnej części klikają pewnie i podobnie jak klawiatura są dość twarde i dość głośne. To w czym Elegance natomiast specjalnie nie lśni, to z całą pewnością wydajność. Laptop pracuje na dwurdzeniowym procesorze Intel Celeron N3350, taktowanym zegarem 1,1 GHz, przyspieszającym, gdy to potrzebne, do 2,4 GHz, ze zintegrowaną grafiką Intel HD500 i z 4 GB pamięci RAM. No i cóż, to jest podstawowy zestaw, który wystarczy do tego, żeby oglądać filmy, otworzyć kilkanaście zakładek w przeglądarkach, czy po prostu pracować. Kianowy notebook jest sprzedawany także w wariancie z darmową wersją Minecrafta, więc producent przekonuje, że sprzęt zniesie również gry bez oszałamiającej grafiki. Pamiętajcie jednak, że nic nie dzieje się tu przesadnie błyskawicznie.
szczególnie jeśli testujecie wielozadaniowe możliwości urządzenia. Być może ze względu na standardowy 64-gigabajtowy dysk eMMC. On nie jest przesadnie szybki. Skok prędkości możecie osiągnąć po zainstalowaniu dysku SSD M2. Na spodzie jest klapka, w którą można sobie taki wpiąć. Operacja nie jest trudna, ale jak coś wyjaśniałem, jak ją przeprowadzić na kanale Kiano. Link jest w opisie i w rogu ekranu. Na pokładzie od startu jest Windows 10 Home. Przy okazji wspomnę, że okienkowe logo pod ekranem jest dotykowym przyciskiem. W kwestiach multimedialnych, 2-megapikselowa kamera do wideorozmów oferuje raczej podłą jakość obrazu i z jakiegoś powodu domyślnie ma jeszcze zmniejszoną rozdzielczość, choć tak po prawdzie raczej pole widzenia. Równie słabo wypadają głośniki, nazywane pieszczotliwie reproduktorami. Są zbyt ciche, a barwa niewiele się różni od tego, co znajdziecie w tanich telefonach. Na plus zaliczę jednak obecność czytnika linii papilarnych i on jest zupełnie szybki i celny. Całkiem nieźle jest też w temacie portów. Na prawej stronie znajdziecie USB 3.0, mini HDMI i port zasilania. Po lewej gniazdo sławkowe, drugie USB 3.0 i czytnik kart pamięci. Jest też Bluetooth 4.0 i Wi-Fi w paśmie 5 GHz. W związku z tym, że nie ma wentylatorów, laptop zawsze jest cichutki, jak każdy YouTuber, gdy zapyta się go zarobki, i nagrzewa się tylko na spodzie i tylko co nieco. A na sam koniec zostaje nam bateria. I tu Elegance 13-3360 daje radę. Ogniwa mają 9000 mAh, producent obiecuje 8 godzin pracy i co ciekawe, da się tyle osiągnąć. Podczas przeglądania sieci, oglądania wideo i wklepywania tekstu. Najsłabszy wynik w moim teście to 5 godzin i to ciągle naprawdę dobrze. Pełne ładowanie trwa około 3 godziny, przewód zasilający jest wystarczająco długi. Kiano w przeszłości miewało z tym problemy, ale żeby nie wszystko było super, jego część jest cienka i wydaje się lichawa. Polecam więc na niego uważać. Podsumowując, podoba mi się ewolucja laptopów Kiano. Każdy kolejny umie coś więcej i w czymś jest lepszy. Aczkolwiek oczywiście nie da się uciec przed konsekwencjami niskiej ceny. Kiano Elegance 13-3360 kosztuje wszakże tylko 1300 zł. Jakość wykonania, bateria, ekran czy klawiatura są chyba najlepsze, jakie mogą być za te pieniądze. Producentowi udało się dodać jeszcze konwertowalność, czytnik linii papilarnych, a nawet rysik Virtual Pen. Wydajność nie uległa niestety cudownemu przemienieniu, choć odnotowuje na plus, że da się poprawić wkładając do urządzenia dysk SSD. I fajnie, że da się to zrobić bezproblemowo. Do poprawy nadal są za to słabe głośniki i o tym trzeba pamiętać. Bilans końcowy jest taki, jaki jest. Nie sądzę, żeby za 1300 zł dało się kupić coś lepszego. No i oczywiście pytanie do Was, co Wy sądzicie o Kiano Elegance 13-3360? Czy sprzęt jest warty swojej ceny, czy jednak nie? Napiszcie, co sądzicie w komentarzach. Polecam Wam również zajrzeć do opisu, ponieważ w opisie są informacje na temat konkursu, który mogę zorganizować dzięki uprzejmości Kiano, dlatego że Kiano przekazało jeden egzemplarz Elegance 13-3360 dla Was do wygrania. W związku z tym zapraszam, tam są wszystkie szczegóły. Jeżeli odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, ja będę wdzięczny. Jeśli nie subskrybujecie kanału, polecam to zrobić teraz, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Zapraszam także oczywiście na wszystkie moje media społecznościowe. Linki także są w opisie. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym obzyli. Cześć!